Coinsy na każdą platformę, płatność SMS, PaySafe Card oraz przelewem, a także 7% coinsów więcej z hasłem Lachu. Zapraszam na fifacoins.pl, link w opisie. Siemanko ludzie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym challenge. Oczywiście to jest draft przed nami, następny inny draft, zaraz wam wytłumaczę zasady, ale na początku, zanim zaczniemy, dwie prośby do was, 12 tysięcy lajków oczywiście pod tym odcinkiem i lecimy z kolejnym wyzwaniem w drafcie prawdopodobnie. No i nowe osoby, które są po raz pierwszy na kanale, zapraszam pod spodem do kliknięcia subskrybuj, żeby być na bieżąco, a ja już wam przedstawię teraz zasady, jak to wszystko będzie się odbywać. Dobra, jesteśmy już w menu wyboru formacji. Formację wybiorę sobie dowolną i później nastąpi wybieranie zawodników spośród zawodników z najsłabszym skillem, jeśli chodzi o gwiazdki sztuczek. Specjalnie nazwałem sobie to drewniany draft, ponieważ będziemy wybierać typowych drewniaków, czyli zawodników, którzy praktycznie nie używają trików w prawdziwej piłce lub używają, ale w FIFA mają gwiazdek sztuczek bardzo mało, bo tacy piłkarze też również są. Także mam nadzieję, że zasady są proste, nie wybieramy tych z największą ilością sztuczek, tylko tych z najsłabszą. Także będę musiał trochę bardziej tiki-taką pograć, mam nadzieję, że wyjdzie. Jak tiki-taka, to formacja 4-3-1-2 będzie idealna. Jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem, jeśli zawodnicy mają tyle samo gwiazdek sztuczek, czyli tutaj w moim wypadku dużo zawodników ma po 4 gwiazdki sztuczek, to wybieram sobie obojętnie jakiego zawodnika, tylko spośród tych, którzy mają tych sztuczek gwiazdek tyle samo. Więc w tym wypadku będzie to Kevin De Bruyne, tak mi się wydaje, albo Hulk, ale nie wiem właśnie. Nie, dobra, bierzemy Hulka. Dwie gwiazdki skill move, Jonatas. Trzy gwiazdki sztuczek, Barkley, środkowy pomocnik ofensywny. Tylko dwie gwiazdki sztuczek, Slimani. Guarin i trzy gwiazdki sztuczek na jego koncie. Kolejny dwugwiazdkowy zawodnik, tym razem Silver Espe. Na środek pomocy kolejny zawodnik BPL, jest to Cesc Fabregas. Mamy dwóch zawodników z dwoma gwiazdkami sztuczek, więc ja wybieram Gulama, bo jest z Ligi Włoskiej i będzie miał dobre połączenie z Guarinem. Tutaj wszyscy środkowi obrońcy mają po dwie gwiazdki sztuczek, więc wybieram sobie Godina, ponieważ najbardziej podoba mi się ta karta. A do Godina dołączy Bartra jako drugi środkowy obrońca. No i bramkarze wszyscy mają po jeden skill move, więc ja wybieram sobie legendę, jest to Simon. Do tego Pantilimon, Inform Orier, Murillo będzie bardzo dobrym wyborem, tak myślę. Do tego Parker, Cross, Carlos Tevez niestety, mój ulubiony skiller, czyli Bakka, Petr Cech z racji tego, że jest bramkarzem. Drugi raz mi chcą dać Ronaldo Totyn, ale niestety jej nie tym razem. Mario Gaspar, tylko dwie gwiazdki sztuczek. Kolejny bramkarz i oczywiście jedna gwiazdka. Vanderbilt z trzema gwiazdkami sztuczek na prawą obronę. I na koniec Denis z dwoma gwiazdkami. No i tak prezentuje się mój skład wyjściowy. Idziemy szukać pierwszego naszego przeciwnika w dzisiejszym odcinku. Naprawdę wygląda to spoko na 8 zgrania. Tutaj, nie, na 7 przepraszam, zgrania mamy dwóch zawodników. Na ósemkach mamy tych dwóch z BPL. Myślę, że jest ok. No i oczywiście będziemy musieli grać tiki-taką. No ale mamy Hulka i mamy Tevez jako dwóch fajnych zmienników. No i jeszcze też Slimani może być. Przed nami skład mojego pierwszego przeciwnika. Zobaczmy, ojojoj, Luka Modric, Karim Benzema, Wayne Rooney, Inform. Ładny skład, naprawdę bardzo ładny skład. Godin 90 overall, jaka to jest bestia w ogóle. Nie wiem, czy graliście tą kartą. Ja jeszcze nie, ale patrząc na statystyki, może być niesamowita i chętnie ją przetestuję w jakimś drafcie, jak będzie. No ja dzisiaj trafiłem 89. Nie. No 1-0, 9. minuta spotkania. Bastian Schweinsteiger, ale mi to wpakował pod poprzeczkę. Dawaj, dawaj, to ma być bramka. Ładnie to obronił. A dobry strzał Bakki też. Teraz spróbujemy zagrać tam przed pole karne. Nie wiem, czy mi się uda tutaj, ale chociaż stąd można uderzyć ładnie. Dlaczego tej nogi nie wystawiłeś wcześniej? Chociaż nie wiem, czy nie był na spalonym. Możecie to cofnąć sobie i sprawdzić, ale wydaje mi się, że nie było go na pozycji spalonej. Cross, no nie, z tej akcji nic nie będzie, chociaż jeszcze Toni Kroos słupek. Myślałem, że drugi, aż to widziałem na tym drugim słupku. Teraz on trafił w poprzeczkę. Widzę, szaman metalowych prętów dzisiaj się rozkręca. Już mamy dwa pręciki w pierwszym spotkaniu. Benzema jest szybki czy nie? Bartra, to nie Bale, nie bój się. Wiem, że masz uraz jeszcze, ale pięknie to zrobił. Widzicie? Do niego trzeba delikatnie, trzeba mu na spokojnie wytłumaczyć, że to z Bale'em się już nie przydarzy. Oj, to jest rzut karny albo rzut wolny. Karny, tak jest, karniaczek. I może być 1-1, żółta kartka Filipe Luis. 34. minuta spotkania, no i bezsensowny faul według mnie. Zobaczmy, kto ma najlepsze rzuty karne.
O proszę, no po obrońcy bym się tego nie spodziewał. Zobaczmy, lewa noga. Uda się czy nie? Strzelam w środek. Pod poprzeczkę, 1-1, pięknie. Nie, no świetnie się odbiła, no naprawdę, jeszcze ekstrasę po tym bramkę. Wybij Bartra, pięknie, i tak nie leciało w światło bramki. No ale udało się wybić, ale ta piłka się odbiła od mojego obrońcy, to był totalny przypadek. A teraz wpuszczam sobie na pewno Hulka, muszę wpuścić w przerwie. I może jeszcze Teveza. No dobra, od razu potrójna zmiana, zobaczymy co z tego wyjdzie. Slimani będzie grał na pozycji SPO, więc będę chciał z dystansu bardziej uderzać teraz troszkę moimi zawodnikami. Guarinem, właśnie Slimanim. Wiem, że on ma też dobre główki, ja w zasadzie chyba na poziomie 99 może na tej karcie Inform już. Albo 98, nie wiem jak to dokładnie było, już nie pamiętam. W każdym razie, no jak będę miał tylko miejsce, żeby uderzyć, to chętnie uderzę, tylko jak na razie widzicie, tego miejsca jest mało, chociaż próbowałem tu crossem. No Hulk, za blisko, teraz trochę jestem Hulk. Prawa noga, Hulk porobił, 2-1 i o to chodzi. Wychodzimy na prowadzenie w 62 minucie spotkania. I to z prawej nogi, że on tak strzelił, no proszę. O, powinien być gol teraz i powinno być 3-1, to jest raczej po meczu 10 minut do końca, więc no wątpię, że uda mi się to przegrać. Uda mi się to przegrać, że jeszcze uda się jemu to odrobić, a mi to przegrać. Ale ładnie tutaj Carlos Tevez, kolej ślizgami jak jeździł, niepotrzebnie zupełnie. I będzie chyba rage quit, coś takiego mi się wydaje. 3-2-1, już rage quit. No proszę, mamy 3-2 i wiecie kogo wpuścił? Cristiano Ronaldo, właśnie strzelca bramki, czyli Ronaldo, Bale, jeszcze jednego wpuścił, tylko nie zauważyłem już właśnie kogo. No ale potrójna zmiana dopiero w tej minucie spotkania, dziwne to jest. No i mamy koniec spotkania, udało się wygrać pierwszy mecz, więc szukam sobie mojego drugiego przeciwnika. 3-2, nie było łatwo, szczególnie pod koniec, bo przycisnął, naprawdę przycisnął, ale zrobił według mnie za późno te zmiany. Dlaczego on wpuścił Ronaldo, Bale'a i Neymara, potem się okazało, tak bardzo późno, 10 minut przed końcem spotkania, nie mam pojęcia, nie mój problem, idziemy grać dalej. To jest dopiero ciekawe, mój drugi przeciwnik ma flagę Rossi jako Herbie, do tego ma nazwę klubu Wódka, to jest Drift Team, Draft Team, czemu powiedziałem Drift? Draft Team oczywiście. Aha, on sobie jeszcze wpuścił Neuera Toty. No nieźle, 3 karty Toty u niego. Dobra, mamy rzut wolny z dość fajnej pozycji. Wydaje mi się, że Cross mógłby to strzelić. Toni Cross na szybko i poprzeczka. Jeszcze dobi to Denis. No nie, nie wyszło nic z tego. Zmieszczę? Jest! Jaki gol! Zmieściłem do Ruska bramki prosto. Tak jest! Tak, brawo, Patryk, piękny obrót. Ja nie lubię tej ścieżki. 1-1, 15 minuta. Co za głupie zachowanie w obronie, ale to zepsułem. Nie było nic, come on, Ronaldo. Nawet w grze się kładziesz. Dobra, tutaj strzel, tu, panie. Cristiano Ronaldo, w środek, będzie w środek, jak nic. Nie strzelił tam, gdzie pokazywałem, ale mnie opluł teraz. Oj, to jest faul na Hulku. Pierwszy jego kontakt z piłką i mamy rzut karny, ale Siergiej dzisiaj w formie, widać. Kolega z Rosji tutaj służy mu, bo karne z kapelusza jeden za drugim. Chociaż nie, no wydaje mi się, że w tym meczu akurat te karne były prawidłowe. Zobaczmy, teraz ja uderzę w środek, oby nie obronił Neuer. Niestety nie obronił karnego, niestety dla niego, niestety dla mnie. 2-2, wracamy do gry. Dobra, o, ale piękna piłeczka, tylko tak, Neymar jest raczej szybszy niż Bakka niestety. Chociaż jeśli miałbym się później z nim przepychać tak 1-1, to wydaje mi się, że Bakka wygrałby bez problemu ten pojedynek, no ale niestety szybkościowo nie wyrobił i Neymar to... Uderzymy? Aj! I Neymar to wykorzystał, zdążył tą piłkę wybić, może jeszcze jeden strzał? Nie, myślałem, że wyrzuci to troszkę lżej. Patrzcie na Hulka, tylko dlaczego uderzył prawą nogą? Gdyby on to zawinął tak ładnie lewą nogą po długim, tak chciałem, to mogłaby być piękna bramka po pięknej akcji. No ale niestety mamy tym razem kontrę w wykonaniu Cristiano Ronaldo. Karta Toty, no biegnij za nim ktoś, jest dobrze. No, Hulk, lewa noga, myślałem, że to będzie idealnie w okienko. Ładny strzał, ale też ładna interwencja Neuera. No dobrze mu ten Neuer broni, to trzeba przyznać.
Może uderzmy w końcu tym Slimanim. Chociaż bliżej, troszkę bliżej. No, znowu ten Neuer. Hulk, piękna akcja w jego wykonaniu. Hulk! Nie wiem, jakim cudem to obronił Manuel Neuer, ale robi niestworzone rzeczy na tej bramce. No może teraz Tevez, Carlos. No i znowu nie! Manuel Neuer niesamowity jest w tym meczu. A nie, to Tevez tak spudłował. Super. Cały mecz go chwaliłem. Cały mecz bronił niesamowicie. I Manuel Neuer kapituluje w takiej sytuacji. Zobaczcie jeszcze raz sami, jak tą bramkę strzelił Hulk. Totalnie strzał z tyłka, że tak powiem, żeby nie powiedzieć inaczej. I co zrobił Neuer? Przecież on by to na lajcie złapał nawet. No i mamy koniec drugiego spotkania. Udało się wygrać 3-2. Piękny meczyk. Piękna bramka Hulka. No męczyłem się troszkę z tym Neuerem, no ale na szczęście udało się strzelić. Chociaż nie wiem, czy ta bramka była ładna, czy po prostu Neuer to zawalił. Myślę, że jedno i drugie, fajny strzał Hulka, ale Neuer to powinien bez problemu wyłapać. No cóż, idziemy szukać mojego trzeciego przeciwnika, czyli półfinał przed nami. No i zobaczmy na skład mojego przeciwnika w półfinale, tak jak powiedziałem. Co my tu mamy? Dwie karty niebieskie, jedna to Ronaldo Totti, a druga oczywiście Vardy. Rekord Breaker, którym mi się grał niesamowicie, ma też Bale'a, Suareza, więc atak naprawdę bardzo, bardzo mocny. Obrona troszkę szwankuje, szczególnie z jego prawej, czyli z mojej lewej strony, więc tam spróbuję się bardziej przedzierać. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Barclay do Denisa, Denis przyjął, strzelił. I o, co gość robi? Ja nie wiem, czy go zmieniać w sumie. No naprawdę ma bardzo fajny strzał. 1-0 w piątej minucie spotkania. Ronaldo wkurzony, focha strzelił, a Denis strzelił bramkę. I kto ma lepiej? Chyba go... Simon! Nie dziś, Ronaldo, nie dziś. Tu jest jeszcze tutaj mam Simona. Dobra, wiem, że to jest głupie, ale spróbuję stąd uderzyć Guarinem. Chociaż czasem takie piłki wpadają. Guarin! Uwielbiam rzuty wolne w tej FIFA. To, co mi siadają czasem, to ja nie mam pytań po prostu. Zobaczcie! Guarin! Szkoda, że to z takiej kamery w ogóle pokazali, bo tak to byłoby troszkę fajniej to widać, ale naprawdę piękna bramka i 2-0 i ten uśmieszek Guarina jeszcze. No i patrzcie, Simon zrobił to samo, co przedtem zrobił Neuer. Nie wiem, dlaczego oni się tak kładą czasem, czym to jest spowodowane, dlaczego się rzucają zamiast na piłkę, to uciekają od niej. Mamy 2-1, ładna bramka, bardzo fajne nożyce czy tam przewrotka, ale no mega dziwne zachowanie Simona, no zobaczcie. On to piłkę może by wyłapał, gdyby się nie położył właśnie, tylko żeby stał na nogach do końca. Barclay z dystansu, poprzeczka! No jeszcze dobitka tutaj Denisa, ale szkoda, naprawdę piękna bramka by była. Oj, rzut karny czy gol? Przywilej i mamy bramkę 2-2. 45 minuta, mój błąd w obronie, źle się ustawiłem. No i niestety, mamy remis, ale też ładna akcja, fajne podanie, ładnie to wykminił. Ale za chwilę będą zmiany, za chwilę wchodzi Hulk, Tevez, to na pewno. Denis, tym razem lewa noga! No i to jest moja kolejna poprzeczka w tym spotkaniu. Nie, z tego już nie będzie nic. O nie, no come on, naprawdę. Simon, tak cię chwaliłem, a dwie interwencje w tym meczu, a w zasadzie brak tych interwencji dobrych. Zobaczcie, co on zrobił teraz i zobaczcie, co zrobił przedtem, no. Dawaj, Denis, jeszcze, no poprzeczka trzecia! No ja w to nie wierzę. No może teraz, Denis! Nie, ja po prostu, nie, nic nie będę już mówił. Nie, tyle. Denis, lewa noga, nie. Ja pierdziel. Dobra, koniec spotkania, niestety przegrywam 3-2, a ja jakoś nie będę komentował tego, co się stało, bo nie chcę się wkurzać. Znacie mnie i znacie moje szczęście do metalowych prętów. Nie wiem, ile było w tym odcinku prętów, nie chcę się tego liczyć, ile było w tym spotkaniu. Za dużo, na pewno za dużo. Idziemy otwierać paczki, zobaczymy, co jeszcze dostaniemy jako nagrodę pocieszenia. Jedna Jumbo Premium Gold Pack i Gold Pack Premium zwykła, także zobaczmy, co będzie w środku. Na szybko
Otwórzmy sobie te paczki z małpą na niej. U, a wyboruca. Normalnie to byłby już Joker. Do tego jeszcze stroje Krakowi. A w drugiej paczce kryje się, uwaga, ta większość, o, byłby drugi Joker. Mamy większość nieświecących zawodników. Także to sobie wszystko quickseluje. Widzimy się kolejnym razem. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zostawcie lajka na pocieszenie za pręciki. Do następnego, na razie i pionasko.